Hej kochani, dziś pokażę wam, jak w prosty sposób przekształcić stary wieniec w nową, oszałamiającą dekorację na drzwi, idealną na jesień. Ale uwaga, dodam coś, co totalnie odmieni jego wygląd. Zastanawiacie się, co to może być? Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Okej, zanim zaczniemy, zobaczcie, co będzie nam potrzebne do tej metamorfozy. Stary jesienny wianek z IKEA. Tak, ten stary wianek dostanie drugie życie. W moim przypadku zielono-różowe hortensje. Przyznajcie, że te kolory są niesamowite, prawda? Idealne na jesień. Małe białe plastikowe dynie, te maleństwa dodadzą uroku i delikatności. Klej na gorąco i nożyczki. Nasze narzędzia pracy. Wiecie, że hortensje to jedne z najczęściej używanych roślin w dekoracji? A białe dynie to jesienny trend, który zyskuje na popularności każdego roku. Zanim zaczniemy dekorować, najpierw zaznaczam sobie miejsce, gdzie znajduje się haczyk. Używam do tego małej wstążki, dzięki czemu wiem, w którym kierunku układać dekoracje, żeby potem bez problemu powiesić wieniec na drzwiach. To prosty trik, który pozwoli wam uniknąć niespodzianek. Dobra, teraz przechodzimy do głównej części. Najpierw bierzemy nasze zielono-różowe hortensje. Te delikatnie podsuszone kwiaty idealnie wpisują się w jesienną kolorystykę. Widzicie te subtelne przejścia między zielenią a różem? To właśnie te kolory sprawiają, że hortensje są tak wyjątkowe, idealne na dekoracje w tym sezonie. Zanim zacznę mocować hortensje, najpierw rozkładam je na wieńcu, żeby sprawdzić, jak będą wyglądać kolorystycznie. Dzięki temu mogę zobaczyć, jak układają się różne odcienie, te przejścia między zielenią a różem. Warto poświęcić chwilę na planowanie, żeby kompozycja była harmonijna i wszystkie kolory się ładnie ze sobą łączyły. Kiedy jestem już zadowolona z rozmieszczenia kolorów, zaczynam przymocowywać hortensje. Używam do tego kleju na gorąco, żeby kwiaty były stabilnie przytwierdzone do wieńca, ale możecie też użyć drucika florystycznego, jeśli wolicie nieco inny styl mocowania. Co ciekawe, te podsuszone hortensje z czasem będą wyglądały jeszcze piękniej, jakby dojrzewały na wieńcu. Ich kolory mogą się lekko zmieniać, ale to tylko doda im uroku. Ta dekoracja będzie wyglądać cudownie przez długie tygodnie. Jeśli chcesz, żeby hortensje zachowały swój piękny wygląd, od czasu do czasu możesz spryskać je lakierem do włosów. Najlepiej z dodatkiem brokatu, żeby dodać im lekkiego, błyszczącego akcentu. Wyobraźcie sobie, jak pięknie to będzie wyglądać w świetle jesiennego słońca. A teraz najciekawszy moment. Zastanawiacie się, jak będą wyglądać te białe dynie obok hortensji? Zobaczcie sami, efekt może was zaskoczyć. I oto jest. Nasz stary wianek z IKEA dostał zupełnie nowe życie. Co sądzicie o tej mieszance hortensji i dyni? Niby proste, ale efekt? Zaskakujący, prawda? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. A jeśli chcecie więcej takich filmików, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dzięki temu żaden nowy pomysł na dekorację wam nie umknie. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że ten tutorial zainspirował was do stworzenia własnych jesiennych dekoracji. Do zobaczenia w następnym filmiku.